A więc dzień dobry. Witajcie na przy mikrofonie Rosowskiej Driving Car i mam nadzieję, że nie będzie pierwszy i ostatni, natomiast wszystko wygląda na to, że będzie tego więcej. I jaki jest pomysł na zrealizowanie tego? Myśmy dzisiaj tutaj poruszać. Pierwsza rzecz właśnie ten networking, żeby można było przyjść w jednym miejscu, spotkać się z innymi osobami, które są zainteresowane tematem, robią coś w tym temacie, bądź szukają pracy, bądź szukają pracowników, więc mam nadzieję, że tutaj się uda właśnie coś w związku z pracą w tematyce. To, co chcemy też pokazywać, praktyczną wiedzę, czyli dzielić się właśnie informacjami, jak stworzyć samochody takie, jak wprowadzać takie technologie w większej skali. Tutaj mam nadzieję, że uda się prosić kolegę od samochodu jednego, żeby też pokazał swoje doświadczenia i pracę nad tym. No i w planie są też w późniejszej fazie jakieś szkolenia, warsztaty, kursy tego typu rzeczy. Zapraszamy. Więc jeśli chodzi o te przyszłe tematy, to mamy tutaj na przykład prezentację na temat zawodów self-racing class, który odbył się wielokrotnie w Stanach, w Kalifornii. Ja brałem w tym udział i chciał też się podzielić po prostu moimi doświadczeniami. Rzecz jest ciekawa, bo chodzi o samochód w skali 1 do 1. W pierwszym roku, gdy brałem udział, to była Kia Soul. Miejski samochód, na przykład księgowym może dziwne, natomiast jakoś się jeździło, to dość przerażające. Jeśli chodzi o kolejne zawody, które odbyły się w tym roku, to był rok, który już był Hot Wheels, więc tak bardziej klasyczny. Więc to jest to, czego byśmy oczekiwali, jeśli chodzi o autonomizowanie. No ale to już więcej ewentualnie jakoś na przyszłej prezentacji. Samochód Formuła 1.10, czyli klasyfikator autonomiczny w skali 1.10. Co mamy tutaj w zasadzie? W sumie te trzy samochody prawdopodobnie będą na zawodach w Turynie. Będzie nowy. Słucham? Będzie nowy. Tak, będziemy samochód. Trzy razy. Okej. Myślałem, że to ten będzie. Nie, to ten z ostatnich zawodów. Dobra. No to myślę, że tutaj dojdziemy do tego w drugiej prezentacji, bo tutaj głos z Paulą Królową do robotyki. I oni mają dzisiaj prezentację właśnie na temat ich rozwiązania. A to już więcej jest przyszłe tematy jest też propozycja na przykład wykrywania obiektów, czyli jeszcze bardziej deep learning. Jak możemy, co możemy zastosować, jak to zrobić, wykrywanie obiektów, wykrywanie masek, czyli kontury i jakieś takie rzeczy. Informacje na przykład o kursie self-driving Canon Degree organizowanym przez PSI. Doświadczenia, bo dwóch z nas skończyło ten kurs. Myślę, że jeszcze ktoś się pewnie znajdzie. Jedna osoba wciąż bierze udział, kto jest z was? Ty bierzesz udział? No, tak, już dalej. Ty skończył? Tak. No i jeszcze oczywiście zbieramy pomysły, zbieramy chętnych na prezentowanie i zapraszamy. No więc jeśli chodzi o to, co się dzisiaj wydarzy, wstęp to właśnie. I już zbliża się do końca. Później prezentacja samochodu autonomicznego w skali 1.10 to będzie na to, jak to wygląda warto. Bo mamy tutaj dwa różne rozwiązania, dwa różne podejścia. Następnie prezentacja tutaj kolegów z Panu Robotyki na samochód. Z ostatnich zawodów, gdzie wygrali. I tutaj szacunek gratulacje i autor zaraz będzie. Mam nadzieję, że pokażę jakieś filmy. I na koniec parę mapy od kolegi Stantona. Więc mam nadzieję, że wyjdzie. To też jeszcze tam znajdę. Mam nadzieję, że wyjdzie. No więc tak, jeśli chodzi o organizatorów, założycieli grupy, czy mają jakieś inne takie mocne stwierdzenia, to jest to miała właśnie kolega Maciek i kolega Łódź. I takie słowo o nas. Nie wiem, ile tutaj. Ja jestem magistrem inżynierem robotyki mobilnej, to z Politechniki Warszawskiej, z Wydziału Mechatroniki. Później skończyłem tam kurs właśnie self-driving car na degree, stąd moje zainteresowanie deep learningiem, w zasadzie tylko pogłębione, bo już wcześniej też się tam interesowałem. I tak naprawdę był taki start wprost w tę tematykę samochodów autonomicznych.
Ja bym chciał zbudować taką społeczność tutaj w Warszawie, właśnie organizować tego typu meetupy, zbierać ludzi i jakoś właśnie wprowadzać ten networking, tę atmosferę dobrą z tyłu. I co robię, prawda? Co wiele co robię na co dzień, czyli właśnie stosuję te sieci neuronowe do wykrywania obiektów. I tu mam taki przykład. To jest to, co można znaleźć w internecie, potem mnie tam można rozpoznać, dość łatwo to wyszukać. Czyli różne sieci neuronowe przetestowane na jednym datasecie, żeby można było zobaczyć w łatwy sposób sobie porównać, jakie są wyniki. Tak jak tutaj mamy, tu mamy różne sieci takie do wykrywania obiektów, jak Violo, są dwie implementacje pokazane na tym filmie. Jest też mnóstwo innych, jak się tam SSD, prawda, Faster CNN i tak dalej. Tego jest tam kilkadziesiąt, może kilkadziesiąt przesadów. Natomiast jest tam tego sporo przedstawionego. Trenowałem też sieci do wykrywania obiektów. Nie trenowałem jeszcze sieci do wykrywania masek. Mam maskę CNN, tylko wykorzystywałem. No i mamy też segmentację semantyczną, gdzie przypisujemy pasy do każdego z pikseli. To też trenowałem, czyli tak w sumie pakujemy tego do maska CNN, natomiast też się przymierzą. Tu bym chciał przedstawić kolegę, chyba że kolega podejdzie? Podejdzie. Ciekawe. W zasadzie wszystko jest napisane, jakby ja jestem na tym talentem, który jest pan, to co najbardziej interesuje, to czym się zajmuje wykonawstwem, to tam systemy sterowania. Też to się głos, to bym to ukazał, wspomniał, bo co polecam, czyli też chciałby się zmierzyć, ma dużo czasu, niestety jego wymagania są dość spore. Tam wspominają o 15 godzinach tygodniowo, natomiast dużo osób mówi, że efektywnie wychodzi tak około 30-40 godzin, żeby to w terminie wszystko zaliczać. No i pasujemy się różnymi rozwiązaniami oparty na sztucznej inteligencji, które mamy między innymi z samochodami autonomicznymi. Przygotowujemy się na ramach jednego zespołu do zawodów w październiku. Dzięki. Chciałbym to wyłączyć, ale po prostu włożę. Nie, dobra, nie przeszkadza. Cześć, ja się nazywam Maciek i skończyłem fizykę nauką, zrobiłem magistra, potem zdałem się jeszcze minimalną, zrobiłem doktorat z biofizyki, potem zrobiłem, jest to w trakcie robienia naszego tego kursu, o którym była mowa. Zostało mi 2 tygodnie na oddanie ostatniego projektu i przez to jeszcze nie robię. Jestem też członkiem takiej organizacji grupy zrzeszającej znajomych, którzy zajmują się uczeniem maszynowym, się nazywa Papio, możecie sobie znaleźć. A pracuję jako inżynier uczenia maszynowego w firmie, która się nazywa Netal, gdzie nie analizuję obrazu, analizuję coś zupełnie innego, bardziej ustrukturyzowane dane i z dobrym doświadczeniem w uczeniu maszynowym. Dobra, dziękuję. Dzięki. Pomysł był taki, żeby zbudować samochód do konkursu F1T, czyli wszystko zgodnie z specyfikacją, zwłaszcza, że ja nie mam doświadczenia w elektronice, więc dość mocno polegałem na tych materiałach, które wystawiamy przez organizatorów. Zbudowałem sobie samochód na bazie troszeczkę innego podwozia niż to, co było specyfikacja, ale to jest wszystko w zgodzie, może być i tak dalej, i tak dalej. I to jest Traxxas Slash i on ma napęd na tylne koła. Ten samochód, który jest proponowany w F1T, ma pewne 4 koła. To nie jest chyba jakaś strasznie duża różnica, jak się jedzie po płaskim. No i ten samochód, który zbudowałem, jest tutaj. Na końcu powinien być filmik, gdzie... W środku właściwie. Powinien być filmik, gdzie ten samochód się jeszcze po biurze. I teraz jak zbudowałem ten samochód? Więc pierwszy krok to było kupno podwozia. Takie podwozie to jest koszt tam 1000 zł około. Więc nie jest taka impreza. No ale tak, to od razu mówię, że to może kosztować trochę, jeżeli się chce faktycznie robić to dokładnie zgodnie ze specyfikacją. Druga kwestia to była taka, że z racji tego, że to podwozie jest troszeczkę dłuższe niż to, które jest w specyfikacji, to musiałem sobie dodrukować elementy 3D, które miały być elementami podwozia, które trzymają kamerkę. Są podstawą do lidara i są podstawą do Jetsona, w sensie do komputera wykładowego. I tutaj są takie przykładowe elementy, które wydrukowałem przy pomocy kolegów z firmy, która się nazywa Skriwer. Oni nie zajmują się drukiem, ale zajmują się sprzedażą drukarek 3D i też zajmują się kursami z robotyki. I oni byli tak mili, że wydrukowali po pierwsze te elementy, a po drugie powiedzieli, że jeżeli będą tutaj na tym spotkaniu jacyś ludzie, którzy są zainteresowani budowaniem takiego samochodu i będą chcieli faktycznie na tym samym podwoziu, co ja buduję, i będą chcieli te elementy, no to wystarczy się zgłosić na Slacku tego meetupa.
I wtedy mogą po prostu za darmo wydrukować tego typu elementy. Przecież no, może nie każdemu, no, bo jeżeli ktoś powie samochód, to faktycznie nikt nie chce do tego podejść, to ma to sens, ale jeżeli się 500 osób zgłosi, to pewnie już przestaje mieć sens, no, ale generalnie jakbyście byli zainteresowani, chcieli sobie taką samochód zbudować, to powiedzcie, że jest taka możliwość, żeby dostać te elementy gotowe. Jednostka obliczeniowa. Na pokładzie jest Jetson, ja użyłem Jetsona TX1. Tutaj są też jakieś parametry. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to że jest tam karta graficzna, w sensie jest tam GPU, takie programowane GPU, na którym stoi CUDA, którą da się uczyć sieci w taki szybki sposób. Czyli jest to jednostka, która wspiera TensorFlow, wspiera inne biblioteki do uczenia sieci neuronowych. I to jest tak naprawdę kluczowe, bo jakby można równie dobrze to budować teraz na RPI, ale jeśli się chce wykorzystywać sieci neuronowe, to potem będzie GPU na pokładzie. Czy coś jeszcze powinien powiedzieć o Jetsonie? W zasadzie to nie, ale to jest kolejny koszt 1000 zł około, jeżeli się kupuje takiego Jetsona z jakimiś tam dodatkowymi zniżkami. I teraz w ramach tego konkursu F1TEMF jest wystawiony projekt takiego układu zasilającego, który nazywają Powerboard, który zarówno ma na sobie mikrokontroler, za pomocą którego sterujemy serwo, czyli kołami, jak i sterujemy silnikiem. No, trzeba sobie ten układ wydrukować jakoś. Jako, że miałem doświadczenie do elektroniki, musiałem się dość mocno namęczyć ze zdobyciem tego projektu i z realizowaniem tego projektu. Jestem już prawie na końcu. To, co potrzebuję jeszcze, to jest coś, co nazywa lipo protection. To jest ochrona do baterii lipo przed nadmiernym rozładowywaniem się. I ten samolot, który zbudowałem tutaj, on jest jeszcze bez tego powerboarda, jest po prostu ze zwykłym mikrokontrolerem. Ten mikrokontroler to jest Teensy, to jest coś na modłę Arduino. Tak. Dobrze, więc... i teraz jedna ważna rzecz. Ja sobie zamówiłem takich płytek, tych, które widzicie po lewej, bez samych komponentów. W sumie 10, bo tak po prostu część się stanie, więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany jakąś taką płytką, to ja też chętnie mogę udostępnić, nie ma problemu. Dalej idąc. Więc kolejnym elementem, który jest drogi, który jakby, jeżeli chciało się robić to zgodnie ze specyfikacją, który należało kupić, to kamerka 3DZ. No i to jest też rząd 1000 zł, więc się naprawdę zaczyna robić drogie. No i właśnie w tym samochodzie mam tę kamerkę Z. Coś, czego nie mam, a coś, co jest w specyfikacji, to jest lidar. To jest coś, co Łukasz ma na swoim samochodzie i coś, co jest bardzo, bardzo przydatne przy sterowaniu takimi samochodami. No i to jest tak naprawdę koniec tych komponentów, które są naprawdę drogie. I tutaj jest już zbudowany taki samochodzik, ten po lewej, zresztą to jest ten sam co tutaj. I mam krótki filmik, gdzie jeżdżę nim po biurze. Czyli tak, sterowanie idzie spada, to jeszcze nie jest autonomiczna wersja samochodzika, to jest jakby sterowanie jak razie z ręki. Sterowanie spada, idzie bezpośrednio przez Bluetootha, idzie do Jetsona. Na Jetsonie stoi ROS, który teraz zbiera ten sygnał, transformuje go, wysyła przez mikrokontroler do serwo i do silnika. Te dane są jakby zbierane, w sensie obraz z kamerki, wizja z kamerki jest zbierana, sygnał z pada jest zbierany, tak aby potem można było nauczyć model na przykład sieci neuronowej robić regresję, która steruje tym samochodem. No i tutaj sobie jeżdżę po swoim biurze. Tam na pokładzie mam ekran, który w tym momencie spada z tego samochodu. To było spowodowane tym, że no, miałem powiedzmy pewien problem z parametryzacją tego, w jaki sposób się zachowuje ten samochód, właśnie tutaj jest ten moment. Więc chciałem w każdej chwili móc coś zmienić. No i dobra, słuchajcie, to może bardzo szybko kończąc, jeżeli macie jakieś pytania na temat tego, jeszcze jak wyglądała budowa tego samochodu, z jakimi problemami musiałem się zmagać i tak dalej, no to pewnie już po meetupie możecie podejść, spytać, nie wiem, możemy spróbować też uruchomić ten samochód znowu. A teraz może jeszcze chyba parę słów o prostszym podejściu, które niestety nie chcę wszystkich. To może ten czas, żeby tak zdjąć ze sceny, nie? No, zdjąć ze sceny. Nie, nie, chcę. Czy ja wiem od razu prostszy, natomiast... Teraz o drugim rozwiązaniu, o tym pojeździe. Tutaj mamy Raspberry, czyli dużo mniejsza moc obliczeniowa, więc powiedziałbym, że problem jest kimś trudniejszy. Natomiast używamy lasera do lokalizacji, do sterowania. Obecnie jeszcze lokalizacja nie jest implementowana. Z
Znaczy testowaliśmy lokalizację, natomiast nie na wieży, więc na laptopie w takich warunkach wygodnych. Można ten samochód kupić za 400 czy 500 euro w sklepie tam Erle Robotics i on jest gotowy, znaczy bez lasera. Więc jest samochód, no nie wiem czy tam jest pilot. Nie jest pilot. Więc jest bardzo fajne rozwiązanie, to jest to wydać. Ale to jeszcze chcę powiedzieć o niektórych. Jak to wyglądało w praktyce, bo robiliśmy sporo testów w biurze DaftCode. Otóż kod źródłowy można znaleźć na GitHubie, więc tam open source jest, więc to też nie wiemy zielonemu. Mamy na zdjęciu dwa pojazdy. Ten jeszcze nie wygląda tak świetnie jak tutaj, bo to zdjęcie jest też stare. Natomiast jeśli chodzi o dane, bo zebraliśmy tutaj z kilku przejazdów dane, które udostępniamy również po to, żeby można było zacząć tworzyć właśnie rozwiązania, jakieś algorytmy czy inne sterowanie, prawda, na podstawie danych, które są z takich samochodów, bez kupowania samochodów. Więc możemy pobrać zbiór danych. Pierwszy zbiór danych to jest zbiór danych, gdzie mamy obraz z kamery. Kamera jest zamontowana na... To jest z tej kamery, tutaj z RLE rowera, więc tak wygląda obraz z kamery. Tutaj mieliśmy jeszcze taką ideę, żeby zrobić pierwszą taką prostą rzecz, czyli jeżdżenie po linii. Taki line follower niby. Natomiast z tego zrezygnowaliśmy, bo z uwagi na to, że na zabawach będzie to jeżdżenie po trasie, która będzie wytyczona przez ścianę w wysokości 30 cm, po to, żeby właśnie wykorzystać lasy. Tutaj mamy też odnośnie tego pierwszego zbioru danych post na blogu. Jak później wstępne te prezentacje, bo tak, w meetupie myślę, że tam gdzieś w dyskusji wrzucę w jakiś znany sposób, bo obecnie sposobu nie znam, jak to udostępnić. Więc znajdę jakiś sposób właśnie na udostępnienie tam w meetup tych prezentacji. W ogóle film z wydarzenia będzie dostępny też, nie wiem, bo na YouTubie tam oczywiście będzie to wycięte jakoś, natomiast będzie to dostępne. I jeszcze mamy drugi zbiór danych, gdzie mamy dane z lasera. I myślę, że to jest bardzo takie ciekawe, bo to jest już w kontekście, bardziej właśnie w kontekście zawodów, gdzie mamy trzy przejazdy, zdaje się, trzy przejazdy w jedną stronę i trzy przejazdy w przeciwną stronę po budynku DaftCode, gdzie tu jest stworzona mapa właśnie, mapa tego budynku. Minus jest taki, tego pojazdu w polskim stanie, że nie mam antydotu, więc nie mam odebrać. A więc mapa jest stworzona na podstawie samego lasera. Są tam błędy, to jest pewne, natomiast widać, że mapa jest spójna. A tutaj po środku widzimy pojedynczy skan z lasera. Pojedynczy skan z lasera, tam zasięg jest 30 metrów, gdzie po prostu 30 metrów jest ta największa odległość w tym skanerze. Planujemy jeszcze przetestować skanery firmy SIM. Tam jest skład 80 metrów, też podobnej wielkości. No i oczywiście zachęcam tutaj do pobrania zbioru danych do jakichś eksperymentów. Nie ma jeszcze żadnego posta na blogu odnośnie właśnie tego zbioru danych, natomiast myślę, że w przyszłości się pojawi. Chciałem zaprezentować taką krótką rzecz właśnie a propos tego skanera firmy SIG. Oni bardzo fajną prezentację zrobili, więc tak tutaj chciałem poszuczyć i wykorzystać, więc jeśli ktoś nie zna tej idei, jak działają skanery laserowe, to nie jest prawda. Tutaj widać jak tę ideę. Mamy tam po prostu obracające się lustro i jest obniżony czas odbicia wiązki od przedmiotu i powrotu do skanera. I na podstawie tej wiedzy, że wiemy jaka jest prędkość światła i wiemy jaki jest czas powrotu, jesteśmy w stanie wyznaczyć odległość. Czekam jeszcze na ten jedno rysunko. I to jest ten zasięg 10 metrów w 260 stopniach dookoła. Dzięki właśnie zastosowaniu laserów możemy tutaj omijać przeszkody dość precyzyjnie, bo mamy powiedzmy centymetr albo 3 centymetry wychłonności. Więc to nam pozwala mieć precyzyjną informację metryczną
budować mapy dwuwymiarowe bądź trójwymiarowe. O mapach trójwymiarowych to mam nadzieję, że w ostatniej prezentacji dzisiaj będzie więcej. I po tym krótkim wprowadzeniu do sekundariów laserowych chciałem pokazać, jak wygląda ten nasz zbiór danych, ten drugi, już posiadający również dane z kamery, ale również dane z lasera. Więc nasz pojazd znajduje się tutaj, w tym miejscu, w środku. I z prawej strony widzimy ścianę, którą tutaj widać. A po lewej stronie biurka różnego rodzaju i inne przeszkody. I mając taką informację na promieniu tych tam 20 metrów czy 15 metrów, możemy wybudować mapę, możemy się lokalizować na tej mapie i to byśmy chcieli zrobić. Chcielibyśmy zbudować mapę w pierwszym przejeździe, a następnie wykorzystać tę mapę do lokalizacji i do znajdowania się na trajektorii. I na podstawie tego już sterować pojazdem, wykorzystując model ruchu i tak zrobić to naprawdę profesjonalnie. Natomiast do tego jeszcze troszeczkę brakuje. Obecnie nasze rozwiązanie sprawdza po prostu, gdzie jest najbardziej obiecujący kierunek i w tym kierunku samochód rozpoczyna jazdę. Natomiast próbuje cały czas zachować równą odległość od obu ścian, co nam zapewnia przejazd na środku korytarza. I możemy tutaj jeździć dużymi prędkościami, natomiast jest pewien problem, że za zakrętem przestajemy widzieć samochód, dlatego zwalniamy po prostu, bo tutaj mamy takie rozwiązanie zrobione, że prędkością sterujemy z ręki, żeby w razie czego zatrzymać ten pojazd. Natomiast skręcanie jest zrobione automatycznie. Tak, co do pojazdu, on się potrafi rozpędzić do, jeśli nie skupamy, to kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, więc to są dość duże prędkości i to może być po prostu niebezpieczne. Tutaj staramy się jednak pracować w biurach po nocy zwyczajnie, gdy już raczej nikogo nie będzie, natomiast też pojawia się w związku z tym problemem. A tak to wygląda z pierwszej osoby. Tutaj poświęciłem po prostu telefon. No i też, bo właśnie ktoś sprzątał, nie? Więc też zmywa się z dalszej. I to będzie ostatni slajd w tej prezentacji. Co do zbiorowanych informacji były, linki się pojawią na stronie meetupu. A teraz bym chciał zaprosić zespół z
Samą fazę projektową każdego samochodu rozpoczynamy od ogólnych konceptów, które zależą od wymagań, jakie są na konkretnych zawodach. To znaczy, ten samochód jest stworzony na zawody, które odbywają się na dworze, przy zmiennych warunkach oświetlenia, na parkingu, który jest bardzo wyboisty, i zupełnie inny samochód buduje się pod takie zastosowanie, a całkiem inny pod samochód, który będzie jechał w izolowanym środowisku, który symuluje drogę, a jest pomieszczeniem. To, co my zawsze staramy się zrobić, to jest minimalizacja wszelkich zbędnych komponentów, optymalizacja tego, co my tam wsadzimy, żeby sensorów było jak najmniej, tylko to, co potrzebujemy. Minimalizujemy też w ten sposób koszty, a przy tym, jeżeli chodzi o samą strukturę samochodu, zawsze jest to struktura bardzo modułowa. To znaczy, staramy się, aby dało się testować podsystemy jak najbardziej w sposób jednostkowy i żeby zespoły mogły pracować wiele razy, żeby różne zespoły mogły pracować nad różnymi elementami całego systemu. Tutaj odrobina historii. Nasz samochód z pierwszych zawodów, z Karoloka właśnie. Wtedy samochód miał za zadanie poruszać się po symulowanym środowisku drogowym ze skrzyżowaniami, które trzeba obsłużyć, ze znakami pionowymi i poziomymi, tylko że w innej kategorii. Parkować równolegle i prostopadle. Ustępowanie pierwszeństwa pieszym jeszcze było. I zwłaszcza tyle. Jeśli chodzi o zarządzanie, to spotykamy się co tydzień. I wydaje nam się, że tylko w ten sposób da się rozsądnie prowadzić taki projekt, gdzie jest trochę więcej osób, bo nas jest około 10. I żeby każdy był na bieżąco, jest to całkiem rozsądne wymaganie. Jesteśmy podzieleni na 4 główne podzespoły. Mechanikę, wizję maszynową, tak zwane embedded i planowanie trajektorii, albo inaczej optymalizacja algorytmów. Nie są to aż tak sztywne podziały. Bardzo często osoba jest na granicy gdzieś między dwoma, takie ma po prostu zadanie. Jeżeli chodzi o aplikacje, standardowo stosujemy GitHuba, Slacka i w pewnych zastosowaniach Trello, ale bardzo marginalnych. I teraz rozpoczniemy akapit, jak to jest zrobione właściwie. Samą konstrukcję rozpoczynamy od modelu 3D samochodu, który realizuje zespół mechaników. Następnie podczas konsultacji z całym zespołem, wszystkimi członkami, to znaczy zarówno elektronikami, jak i tymi od wizji, odpowiednio rozmieszczamy i planujemy, dobieramy komponenty, takie jak powiedzmy komputer, układy zasilające, czy wszystkie sensory. Chcemy przewidzieć, jak najwięcej się da już na tym etapie, żeby od razu była to przemyślana koncepcja i żeby oszczędzić sobie błędów na później. Bardzo aktywnie wykorzystujemy druk 3D. Wiele uchwytów i różnych elementów montażowych jest właśnie z druku. Lekkie, wytrzymałe do naszego projektu idealne. W tym samochodzie jeszcze mamy zderzak, dlatego że miał być na wyścigi i przy testach, a i na właściwym konkursie czasem takie coś się przydaje, jeżeli przy dużej prędkości mamy jeździć. Teraz opowiemy trochę o tym, jaki hardware mamy najważniejszy zastosowany u nas. Więc jeżeli chodzi o jednostkę obliczeniową, zastosowaliśmy procesor Intela i3. Jest to taka ewolucja w naszym projekcie, ponieważ na początku pracowaliśmy na płytkach Raspberry, również testowaliśmy platformę Jetson, co prawda inną niż tutaj, bo mamy wersję TK1. A ostatecznie do zawodów w Karolu zdecydowaliśmy się na Androida, czyli taką troszeczkę mocniejszą wersję Raspberry. Obecnie działamy na tym i udało się nam uzyskać około 12-krotnie większą wydajność względem Androida, więc architektura Intela jest rzeczywiście o wiele wydajniejsza, jeśli chodzi o OpenCV, które stosujemy. Do pobierania obrazu zastosowaliśmy kamerę firmy IDS.
Przy naszej rozdzielczości możemy osiągać nawet do 100 fps mniej więcej. Jest to również rozwój, ponieważ na Karolu mieliśmy sensor, który miał tylko 30 fps. Przy większych prędkościach, wiadomo, musimy mieć większą częstotliwość odświeżania, bo inaczej nie do końca wiemy, gdzie się znajdujemy. Również ważny jest dla nas kąt widzenia. Tutaj mamy taki obiektyw dobrany, aby mieć 130 stopni. Chcemy widzieć po prostu jak najszersze pole pasa. Natomiast jeśli chodzi o zebranie danych ze wszystkich sensorów i kontrolowanie silników, to zastosowaliśmy kontroler lotu NFC, który ma w sobie mikrokontroler STM F7. Jest to najmocniejsza wersja tego mikrokontrolera. Często z niego korzystamy w kole, więc był to dosyć oczywisty wybór, a jednocześnie ma odpowiednią dla naszych zastosowań wydajność. Warto wspomnieć, że na pokładzie jest też IMU, więc nie ma problemu z podłączaniem jakichś dodatkowych peryferiów. I architektura systemu, jeżeli chodzi o poszczególne połączenia i komunikację. Tak naprawdę ta architektura systemu wymusza trochę poziom na zespoły, ponieważ jedną odrębną rzeczą jest komputer, a drugą właśnie kontroler, czyli NFC w tym wypadku. To, co zaimplementowaliśmy szczególnie ostatnio, to nacisk na zdalny monitoring i diagnostykę. Mamy trzy teraz bezprzewodowe łącza, czyli Bluetootha, fale radiowe i Wi-Fi. I obecnie wystrzałem dziesiątkę, ponieważ operator tak naprawdę z aparatury już dokładnie wie, co się stało, co poszło nie tak, gdzie jest błąd. I przekazujemy na bieżąco kluczowe parametry pojazdu. Staramy się też optymalizować czasowo wszelkie przesyły, dlatego nie ma jakichś podwójnego przekazywania informacji. Komputer z NFC jest spięty po USB. W dwie strony jest wymiana parametrów, które są potrzebne. Główne obliczenia są oczywiście na komputerze. Tam jest zarówno wszystko związane z wizją maszynową, jak i z planowaniem trajektorii. Jeżeli chodzi o sensory, to mamy tak naprawdę dwa główne. Lidar Kokuyo, który służy do lokalizacji przy dużej prędkości przeciwników i umożliwia nam późniejsze wyprzedzanie. To znaczy rozpoznajemy poprzez lidar przeciwnika, podajemy to do naszej aplikacji, która wyznacza optymalną trajektorię i ona już sobie z tym radzi. Drugim czujnikiem jest TF Mini. Jest to laserowy, punktowy czujnik o zasięgu 12 metrów. Pozwala nam zatrzymywać się w konkurencji Drag Race. Drag Race chodzi o 60 metrów wyścigu prostej, gdzie musimy zatrzymać się na końcu na specjalnej strefie hamowania, a tak duży dystans pozwala nam zaplanować etap hamowania. Bo jeżeli jeździmy z prędkością 10 metrów na sekundę, czy nawet 13 metrów na sekundę, to rozsądnie jest hamować po jakiejś ramie, chociaż. Na mikrokontrolerze mamy system czasu rzeczywistego z odpowiednią priorytetyzacją wątków. To znaczy na samej górze jest aparatura RC. Aparatura pozwala zdalnie przejąć kontrolę nad pojazdem, wyłączyć napędy. Jest generalnie takim awaryjnym zabezpieczeniem, jeżeli coś pójdzie nie tak. Pozostałe wątki po kolei są ustawione według jakiejś hierarchii. Na samym dole tradycyjnie telemetria, Bluetooth też dosyć blisko, nie są to ważne rzeczy, sterowanie u góry. Teraz opowiemy, jak wygląda strona software'owa detekcji tych linii i generalnie jak to zrobiliśmy. Pierwszym sposobem, jaki wykorzystujemy, pobierając obraz z kamery, dokonujemy najpierw transformacji perspektywy, aby uzyskać taki pseudo-rzut w góry. Dzięki temu wszelkie kąty między liniami są zachowane, bo z perspektywy kamery wygląda to zupełnie inaczej. Następnie taki dość typowy sposób zmieniamy przestrzeń barw z RGB na HSL i dzięki temu na kanale saturacji możemy łatwo wykryć linię żółtą, natomiast na kanale jasności bardzo łatwo wykryć jest linię białą. W ten sposób też rozróżniamy, która jest gdzie i co jest z lewej, co jest z prawej. Natomiast jeżeli mamy już takie obrazy binarne, to korzystamy z metody takich poruszających się regionów zainteresowania. Na początku skanujemy oczywiście cały obraz, a potem w kolejnych klatkach aktualizujemy ich położenie, wykonując w każdym z nich histogram i po prostu szczyt histogramu jest wykryta przez nas linia.
Jak widać, nawet jeżeli po drodze mamy gdzieś oślepienie przez sensora, przez światło, ten czerwony kwadrat, to możemy ratować się poprzez uśrednienie pozycji na razie sąsiadów. Drugą metodą, jaką mamy, pierwsza metoda jest wykorzystywana w drag race, ponieważ tam nie ma znacznych odchyleń, więc te kwadraty raczej się nie gubią. Natomiast w circuicie korzystamy z metody nazwanej metodą Ramera de Grasse-Beckera. Polega ona w skrócie mniej więcej na tym, tak jak na dole widać, kiedy mamy już ten obraz binarny, każdy piksel uznajemy za wierzchołek pewnej wielołamanej i próbujemy ją jak najbardziej uprościć. Łączymy pierwszy i ostatni punkt, zataczamy pewne epsilonowe ich otoczenie i jeżeli kolejny punkt znajduje się w tym otoczeniu, to znaczy, że nasza prosta jest odpowiednim ich przybliżeniem. Jeśli nie, to znaczy, że ten punkt musimy również uwzględnić w wyjściowej łamanej, aby zachować oryginalny kształt. I w ten sposób budujemy to, co widać na prawym obrazku jako czerwone linie, to jest ta końcowa łamana, a niebieskie to jest ta początkowa. I to następnie przesyłamy przy pomocy Linuxowego Shared Memory do naszej kolejnej aplikacji, która zajmuje się wyznaczeniem optymalnej trajektorii. To jest ona, te fioletowe kwadraty są to pola, w których wykryliśmy naszą linię. I następnie dla każdej lewej i prawej linii wyliczamy polyline, który przybliża mniej więcej trasę, w której chcemy się poruszać, a następnie dla środkowego uśrednienia tych obydwu linii wytyczamy stycznie gdzieś w oddali i tuż przy aucie. Następnie uśredniamy je z pewnymi wagami i mamy kąt na serwo, który steruje naszym pojazdem. Również jeżeli zobaczymy, że w oddali gdzieś mocno nam trasa skręca, to na tej bazie regulujemy prędkość naszego pojazdu. Warto też wspomnieć, w jaki sposób wykorzystujemy lidar. Lidar służy nam do wykrywania oczywiście przeciwników. Jeżeli w danym sektorze na trasie znajdziemy jakąś przeszkodę, to staramy się sprawdzić, czy to jest przeciwnik, czy to jest być może pachołek. Jak będzie widać na filmach, czasami na trasie są też pachołki. Generalnie robimy to na zasadzie, jeżeli nasza prędkość zgadza się z tym, jak skraca się odległość względem obiektu, to znaczy, że jest to obiekt stacjonarny. A jeżeli on się od nas oddala, to wtedy wiemy, że jest to przeciwnik i dajemy odpowiedni offset, aby przesunąć się i móc przejechać koło niego. W jaki sposób testujemy? Ze względu na to, że jesteśmy podzieleni na grupy, to najpierw każda z grup robi testy we własnym zakresie. Jeżeli jesteśmy pewni, że dane rozwiązanie jest gotowe, wdrażamy je i łączymy to wszystko już na bazowym pojeździe. Sprawdzaliśmy szybkie poruszanie oraz detekcję i bezpieczeństwo, na przykład to hamowanie, jeżeli nagle na trasie nas coś zaskoczy przed nim sensorem, aby móc się zatrzymać bezpiecznie, nic nie uderzyć. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak jak było mówione, system czasu rzeczywistego daje nam możliwość spriorytetyzowania aparatury, dzięki czemu kontroler zawsze ma możliwość wyłączenia awaryjnego systemu. Również na platformie Intel na płycie głównej mamy napisanego przez nas watchdoga, który uruchamia odpowiednie konfiguracje aplikacji, sprawdza ich, pinguje, aby sprawdzić, czy poprawnie działają. Jeżeli są jakieś błędy, to podejmuje odpowiednie działania. Testowanie. Testowanie już na miejscu, na rzeczywistej trasie, gdzie zawsze coś możemy zaskoczyć, w różnych warunkach, jak widać. No i dobieranie parametrów, aby jak najlepiej zaprezentować się na konkretnej trasie. I tak wyglądały już nasze zawody. To jest akurat start do Sirkata, 4 auta na raz. I w jaki sposób tam nam się udało, jakie wyniki udało nam się tam osiągnąć? Na Dragresie 9 metrów na sekundę prędkość maksymalna i cały czas przejazdu po trasie 60 metrów 8 sekund. Było to spowodowane tym, że prowadzący, organizatorzy wprowadzili ograniczenie, żeby auto nie jechało powyżej 10 metrów na sekundę, tak na celach bezpieczeństwa. Natomiast w momencie, kiedy już było po zawodach, spróbowaliśmy jechać szybciej, osiągnęliśmy 13 metrów na sekundę i zmniejszyliśmy ten czas do 6 sekund. Natomiast w konkurencji Circat 3 okrążenia, 5 metrów na sekundę mniej więcej jechaliśmy i 4,48 był wynik. Oba te wyniki dały nam pierwsze miejsca w obydwu kategoriach, co ostatecznie przełożyło się na zwycięstwo w całym konkursie. Dziękujemy za możliwość zaprezentowania się na tym meetupie. Jeżeli macie jakieś pytania do nas, może czegoś nie dopowiedzieliśmy, to chętnie na nie odpowiemy. Zaprezentujemy też zaraz jakieś filmy
z naszych przejazdów, żebyście zobaczyli lepiej, jak to wyglądało. No tak, filmów nie mamy w prezentacji, ale trochę przed chwilą ściągnęliśmy na komputer, więc możemy pokazać z tych zawodów, z poprzednich nic chyba nie wiem, ale z tych zawodów coś pokażemy. Pytanie będzie szybkie. Jak dużo czasu Wam zajęło zbudowanie takiego prototypu od momentu koncepcji jakiejś do całego gotowego rozwiązania? 3-4 miesiące podstawowe. I w zespole 10 osób? W zespole 10 osób, tak. Tam od czasu do czasu jest wymiana osób, ale staramy się dosyć dobrze ten transfer wiedzy w kole trzymać, dlatego trzymamy poziom na razie. Ktoś musi trenować bieganie. Ile to jest kilometrów na godzinę? To 8 metrów na sekundę? Ile metrów? Tak, 8 metrów? Raz 3,6, 27. Jak robicie testy do tych każdych jakby komponentów z osobna, tak byście mogli powiedzieć coś więcej na temat tego, jak wyglądają te testy? Był jakiś przykład, a po drugie, czy robicie na przykład testy łączenia tych komponentów i jakiego rodzaju to były testy z kolei? Jeżeli chodzi o początkową część, no to jedną rzeczą jest na przykład detekcja linii. Więc wizja maszynowa testuje linię oddzielnie, niekoniecznie na pojeździe. I analogicznie tak naprawdę wszystkie pozostałe elementy gdzieś tam. A na przykład kalibracja, w sensie czy kamerka jest akurat w takim położeniu, które, nie wiem, czy sprawdzacie na przykład, czy udało nam się sklecić to z powrotem? To naturalnie też, oczywiście też, więc z kamerą jest podobnie. Właściwie cały samochód po kolei trzeba przedstawić tę sytuację. A jeżeli chodzi o rozłączenie, to możesz powtórzyć jeszcze raz, co chodziło? Jak na przykład masz dwa komponenty i one ze sobą wchodzą w interakcję, no to prawdopodobnie trzeba by mieć też testy, w jaki sposób one razem wykonują swoje zadanie. Czy macie takie testy właśnie super, super fikuśne, że tam połączenie wizji z czymś tam i coś tam, coś tam? Generalnie na przykład połączenie między komputerem a mikrokontrolerem, tak. I to sprawdzamy za każdym razem, przy każdym uruchomieniu. Jeżeli nie ma tego, to już operator ma na aparaturze czy na Bluetoothie informację, że coś jest nie tak. Tak samo stan aplikacji, czy na przykład, czy kamera nie jest podłączona, bo wyskoczył jakiś błąd. Więc my to wyrzucamy na bezprzewodowe jakieś łącze. Okej, okay, dzięki. Czy ktoś jeszcze? To nie? Będziemy dziękować. No, dziękujemy, dziękujemy. I teraz byśmy zrobili tak z 10 minut przerwy i przeszli do ostatniej prezentacji.